Cześć, mam na imię Adrian Zadorecki. Od 10 lat tak naprawdę pracuję w pogotowiu ratunkowym. Widziałem już niejedną resuscytację. Znalazłem w internecie kilka reanimacji prowadzonych czy to przez profesjonalistów, czy świadków zdarzenia, takich ulicznych, typowo przedszpitalnych. Spróbuję skomentować je dla Was i obejrzeć je razem z Wami, abyście mieli świadomość, jak to tak naprawdę wygląda. Zobaczymy. Ok, pierwsza sytuacja. Mamy naładowanie defibrylatora, który jest podłączony w ciało poszkodowanego. Widzimy, jak ratownicy ładują ten defibrylator. Dochodzi do strzału z prądu, tak kolokwialnie mówiąc, i ciało poszkodowanego drgnęło. Następnie uciski klatki piersiowej, które powinny być wykonywane głębiej, moim zdaniem. No i w rękawiczkach. Kolejna sytuacja, gdzie widzimy reanimację, gdzie pielęgniarka reanimuje na noszach, tak naprawdę na kozetce poszkodowanego, który transportowany jest do sali resuscytacyjnej, aby tam wykonać już pełną procedurę reanimacji. Kolejna taka sytuacja, gdzie na łóżku szpitalnym wieziony jest pacjent i jednocześnie uciskany. Sytuacja na plaży. Widzimy naładowany defibrylator przyklejony do ciała poszkodowanego, wykonywaną defibrylację. Tak, i dalsze udzielanie pierwszej pomocy. Ta reanimacja nie jest zbyt udolna, jest to świadek zdarzenia, prawdopodobnie ma źle położone ręce na klatce piersiowej, dzieci reanimujemy jedną ręką, gorzej to wyglądało. Tutaj policjantka rozpoznała zatrzymanie krążenia i już uciska klatkę piersiową, krzycząc, aby ktoś przyniósł jej sprzęt z samochodu pewnie. Kolejna resuscytacja, to nie jest w Polsce, gdzieś widzimy chyba Wielka Brytania, gdzie na ulicy przed sklepem padł mężczyzna i są wykonywane uciski klatki piersiowej oraz wyładowanie. Tutaj też super pokazane wyładowanie z defibrylatora półautomatycznego i pełna, prawidłowa resuscytacja z uciskami klatki piersiowej mocno i głęboko, na głębokość 5-6 cm w tempie 100 do 120 razy na minutę. Bardzo dobrze wykonana reanimacja. Tutaj troszkę gorzej to wygląda. Te uciski są zbyt wolne, moim zdaniem odrobinę. Dodatkowo defibrylator się ładuje, a osoba, która jest z tyłu, za chwilę będzie zmieniała się, będzie próbowała wykonywać uciski klatki piersiowej. Przy wyładowaniu defibrylatora, zobaczcie, uwaga, było wyładowanie, a jednak nie było zachowane bezpieczeństwo. Do końca. Tutaj też wyładowanie defibrylatora. Naładowanego. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest tak naprawdę energia 360 Joule, więc naprawdę spora. Dziewczyna, prowadząc tu czynności podstawowe ratujące życie, rzeczywiście dobrze uciskała klatkę piersiową. Tutaj zbyt płytko, zbyt wolno uciskana jest klatka piersiowa. Sytuacja na plaży. Widzimy zbyt wolne uciski. To są takie szarpnięcia, nie jest to płynny ruch na 5-6 cm. No ale starają się ci ludzie tutaj pomóc poszkodowanemu. Za to tutaj widzimy pani, która jest z jakiejś służby granicznej czy policji, mocno prawidłowo uciska klatki piersiową. Widać, że nie pierwszy raz to robi, jest przeszkolona. No jedna chyba z najlepiej prowadzonych akcji ratunkowych, jaką można spotkać w internecie. Na plaży mężczyzna wyłowiony z wody przez ratowników, przeniesiony w suche miejsce, w miejsce bezpieczne, gdzie można użyć tego defibrylatora. Komentarz mówi o tym, że około 4 minuty był pod wodą, rozpoznane zatrzymanie krążenia, rozpoczęte porządne uciski klatki piersiowej na głębokość 5-6 cm w tempie 100-120 razy na minutę. Następnie próba udrożnienia dróg oddechowych przy pomocy rurki ustno-gardłowej i próba wentylacji tego mężczyzny na początku przez maskę z filtrem usta-usta, a następnie przez podłączenie worka samorozprężonego. O, tutaj widzimy świetne uciski klatki piersiowej. No, już ktoś biegnie po defibrylator, czy biegnie z defibrylatorem. Worek samorozprężalny jest podłączony do niego tlen. W reanimacji ratownicy zmieniają się co około 2 minuty, aby kolejna osoba mogła resuscytować, aby ta pierwsza nie traciła siły. Wytarcie poszkodowanego jakimś ręcznikiem, koszulką, po to, aby przykleić defibrylator. Defibrylator jest przyklejany pod prawym obojczykiem i pod lewą pachą na wysokości około 5 żebra. Tak, aby prąd mógł przeszyć serce tego naszego pacjenta i aby mógł wykonać defibrylację tego serca. Widzimy, jak mocno
i prawidłowo uciskana jest klatka piersiowa, ten mózg rzeczywiście widać, że jest tutaj dobrze dotleniony, jest duża szansa na uratowanie tego człowieka, odsunięcie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, nikt nie dotyka poszkodowanego, defibrylator wykonuje analizę, wykonuje wyładowanie, a następnie nagle ten poszkodowany zaczyna się, zobaczcie, wybudzać, zaczyna oddychać, widzimy jak klatka się piersiowa się unosi, ratownicy mierzą tutaj tętno, sprawdzają oddech u tego poszkodowanego i okazuje się, że zaczyna się wybudzać. Jeszcze go trochę wentylują, pomagają mu oddechowo. Natomiast już to serce pracuje, już zaczyna pompować krew. Uciski klatki piersiowej nie są wymagane. Gapie zaczynają klaskać, tak, no bo rzeczywiście praca tych ratowników była dobrze wykonana. Takich sytuacji w internecie jest wiele, wybrałem kilka dla Was, aby omówić jak to wygląda, czy rzeczywiście to co widzimy ma przełożenie na życie realne. Jedne resuscytacje były wykonane lepiej, drugie gorzej, natomiast uciski klatki piersiowej, rozpoznanie zatrzymania krążenia w bezpieczny sposób, prowadzenie tej resuscytacji i jeszcze użycie defibrylatora automatycznego naprawdę zwiększa przeżywalność. Zatrzymanie krążenia może tyczyć każdego z nas, może zdarzyć się w naszych rodzinach, tak naprawdę 80% zatrzymania krążenia ma miejsce w domu, więc warto umieć prowadzić te czynności ratunkowe, warto się tego uczyć. Dzięki za obejrzenie ze mną tego filmu, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, gdzie znajdziecie wiele wartościowych filmów, pokazuję jak prawidłowo udzielać tej pierwszej pomocy. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do zadawania pytań, dzięki czemu będę mógł tworzyć więcej treści interesujących dla Was. Miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się. Adrian, kurs SS.pl.